pokaz młodych projektantów. Co takiego przyciąga w tych projektach? Świeżość, zawsze jakaś inność, bo młode umysły mają zawsze nowe, pomysły, za tym idzie nowa idea. Każdy, kto tworzy kolekcję, opiera się na czymś, tak? Zawsze jest jakaś idea danej kolekcji. I właśnie to jest fajne, że każdy ma inny pomysł na swoją kolekcję. I to właśnie możemy zobaczyć w nowych projektach, nowych projektantów, którzy idą za czymś. To są nowe fasony, to są kroje, to są łączenia materiałów. I powiem szczerze, że młodzi projektanci nieraz dają kopa starszym projektantom, ponieważ oni trochę biorą z nich przykład, bo stary projektant nieraz, że tak powiem, idzie po tym, co mu się dobrze sprzedaje, tak? Gdzie w pewnym momencie widzimy, że młodzi projektanci zaczynają się wybijać. A dlaczego? Dlatego, że mają nowe spojrzenie na świat, na modę, obserwują Instagram, gdzie teraz jest to, że tak powiem, w dobie tych lat, których teraz żyjemy, Instagram jest podstawą do tego, żebyśmy patrzyli, co jest modne na ulicy, tak? Patrzymy, sprawdzamy nowe trendy, to, co jest w modzie modne, czyli nieraz łączymy tak naprawdę róż z fioletem, łączymy kropki z kreskami, łączymy tutaj wszystko i to jest właśnie ta świeżość u nowych projektantów. Oni się nie boją kolorów, po pierwsze, po drugie, nie boją się nowych form, a że tak powiem, projektanci, którzy u nas są na rynku, już często zatracają to. Oni często tworzą kolekcje stabilne, tworzą kolekcje w bieli, w czerni, to są klasyki, tak? Ponieważ boją się wyjść przed szereg, bo boją się tego, czy ta kolekcja się sprzeda. Młody projektant nie boi się tego, tak? On otwiera swoją fantazję, on otwiera wyobraźnię, czyli on robi to po prostu, co mu przyjdzie do głowy. Nie boi się właśnie kolorów, faktur, wszystko miesza. I tak naprawdę to, co jest mieszane, to, co jest dodawane nowe formy, kroje, to wszystko wychodzi na dobre. I to właśnie widzimy, że często projektanci, tacy, którzy wchodzą na rynek, osiągają sukcesy. No i właśnie zadajmy sobie pytanie, dlaczego oni osiągają sukcesy? Dlatego, że robią coś nowego. A tak naprawdę Polska się bardzo rozwija. Kobiety są teraz coraz bardziej wyzwolone. One chcą pokazywać ubiorem siebie. Chcą być wyzwolone. Jeżeli chcą być seksowne, to tak się ubierają. Jeżeli chcą być klasyczne do biura, to też się tak ubierają. Lecz zawsze gdzieś jest kolorowa broszka, kolorowa mucha i tym zaznaczamy, że tak, jestem kobietą, lecz mam swój styl. Tak? Lubię kolor czerwony, mam zły humor, ubieram się na czerwono. Od stóp do głów. I uważam, że to jest właśnie fajne, że kobiety też kupują u młodych projektantów, bo chcą pokazywać coś innego, tak? Chcą pokazywać tą świeżość, łączą często, na przykład projektanta takiego, którego nigdzie nie znamy, możemy to zauważyć często u gwiazd, bo na przykład t-shirt z jakimś logo mają od nieznanego projektanta, a spodnie załóżmy mają od znanych projektantów polskich albo nawet zagranicznych. I powiem, że to naprawdę rewelacyjnie wygląda. Mieszanie na przykład styli nowoczesności z taką klasyką. To jest właśnie ten smak, ale powiem jeszcze jedno, ze stylem trzeba się niestety urodzić, bo jeżeli ktoś nie ma stylu, to niestety, no nie wiem, jak założy drogie ubranie, nie będzie w tym dobrze wyglądał, bo trzeba po prostu modę czuć, tak? Trzeba wiedzieć, jaki kolor z jakim dobrać. Oczywiście można to mieszać, ale z wyczuciem, żeby też to dobrze wyglądało. I właśnie myślę, że to młodzi projektanci, którzy tutaj przedstawiają swoje kolekcje, oni bardzo dobrze wiedzą, jak to zrobić i myślę, że musimy czerpać z nich inspiracje. Ja też projektuję ubrania i też jestem tutaj po to, żeby zobaczyć, co projektują te nowe osoby, ponieważ ja popieram to, tak? I naprawdę z całym sercem nie ma tutaj zawiści, tylko wchodzimy, rozmawiamy. Myślę, że takie pomysły, które ja mam, mogę im podpowiedzieć i też mogę coś od nich zabrać, czyli uczymy się nawzajem od siebie. Myślę, że powinniśmy na rynku naszym polskim głównie na to zwracać uwagę, nie konkurować ze sobą, bo oczywiście każdy ma inny styl, jednemu będzie pasowało coś innego, drugiemu coś innego. Dla każdego jest miejsce, uważam, na rynku, tak? Ja robię bardzo kolorowe spódnice w printy, gdzie tego nikt nie robi. A znowuż bardzo podziwiam i byłam teraz na pokazie Łukasza Jemioła, który bardzo klasyczne formy robi. I tak naprawdę jest on dla mnie też jakimś guru, od którego się dużo uczę. Bo czasem też chcemy się wyciszyć, wiadomo, zakładamy czarne rzeczy i tylko robimy czerwoną pomadkę sobie na usta, a innym razem ubieramy się bardzo kolorowo, jak kolorowe ptaki. Tak, także myślę, że tutaj dużo możemy się nauczyć od siebie nawzajem.